Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami czytanie na nów Księżyca w znaku Lwa, którego kulminacja będzie 28 lipca w czwartek o godzinie 19:55. Nów Lwie może przynieść nam wiele dobrych, kreatywnych energii, z którymi warto będzie popracować, do czego zachęcam wszystkich. To prawdziwe, można powiedzieć, wyjście z cienia, określenie nowych kierunków, odważne przejście do działania. Poczujemy potrzebę wzrostu, rozwoju, ekspansji. To czas też, w którym warto zadać sobie takie moim zdaniem bardzo ważne pytania. Czy to, jak żyję, jest zgodne z moją prawdą? Czy żyję w prawdzie i w miłości? Czy kocham siebie? Jeśli na któreś z tych pytań padła odpowiedź na nie, to ten nów pomoże Ci skorygować blokujące elementy. Warto się na tym skupić. No i oczywiście jak każdy nów, taki ten jest świetnym czasem na reset, jeśli chodzi o nałogi, złe nawyki, toksyczne relacje, to czego chcemy się pozbyć ze swojego życia i zacząć na nowo. Energia lwa tutaj doda odwagi, więc ważne, by nie zmarnować takiej energetycznej szansy. Więc też śmiało siej to, czego pragniesz doświadczać w swoim życiu. To też jest na to moment, na różnego rodzaju rytuały właśnie związane z rozpoczynaniem, z nowym początkiem i tak dalej, więc działajcie, kochani. Ok. Jak zwykle przygotowałam kilka talii. Na początek będziemy patrzeć przesłanie z Kronik Akaszy. Później stali Twoje światło i ostatnią stali wyroczni będzie talia Życie z aniołami, to będzie przesłanie anielskie. Główne czytanie na nów będę robiła, szukałam takiej najbardziej lwiej talii i jak na razie złota talia Golden Art Nouveau najbardziej chyba jest taka lwia, więc wybrałam ją. A na poszczególne znaki ostatnio bardzo dobrze mi się sprawdzają siostrzane talie The Light Sears Tarot i The Muse Tarot. Ok. No dobra, kochani, to sobie tutaj odłożymy i na razie zobaczymy, co pokaże się z Kronik Akaszy. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by wasze wyższe ja również was prowadziły, jak będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Co dla nas? Jakie przesłanie z Kronik Akaszy na nów Księżyca w znaku Lwa 28 lipca 2022 roku? Przesłanie na nów Księżyca w znaku Lwa, który będzie 28 lipca 2022 roku. Nów Księżyca w znaku Lwa, 28 lipca 2022 roku. Archanioł Gabriel, uwolnij ciemne myśli i uczucia, poproś o oczyszczenie i poddaj się przemianie. Przepiękna energia, to o czym mówiłam właśnie, że to jest szansa na puszczenie tego wszystkiego, co blokuje. Już, kochani, czytamy znaczenie tej karty. Archanioł Gabriel może Ci pomóc w uwolnieniu ciemnych myśli i emocji. Przynosi do Twojego serca przesłanie miłości, światła i łaski. Wystarczy, że poprosisz o oczyszczenie i pozwolisz na zmianę. Archanioł Gabriel jest symbolem oczyszczenia. Pojawi się w naszym życiu, aby nam pokazać ciemność duszy i podsunąć sposoby uwolnienia się od bólu. To uwolnienie spowoduje potężną transformację duszy oraz osobowości. Nie musimy pokonywać wszystkich życiowych przeszkód w pojedynkę. Możemy liczyć na Archanioła Gabriela, który ukaże nam dramaty naszego życia. Pomoże w znalezieniu wzorców i nieporozumień będących przyczyną bólu
w naszych związkach, które są odpowiedzialne za, nasz wewnętrzny niepokój. Archanioł Gabriel będzie stał u naszego boku w trakcie przeżywania tych etapów transformacji oraz oświeci nam drogę, dopóki nie będziemy wystarczająco silni, aby ponieść światło sami. Wystarczy, że o to poprosimy i pozwolimy na zmianę. Jeśli wybrałeś tę kartę, twoje serce ma silną potrzebę regeneracji, twój umysł i serce są osute chmurą niskich częstotliwości wibracyjnych, a twoja dusza rozpaczliwie tęskni za ciszą i spokojem. Okej. Okay. Archaniele Gabrielu, pomóż mi, proszę, uwolnić gniew i ciemność mojej duszy. Pobłogosław mnie miłością i pozwól poczuć boską miłość w mym sercu. To jest też, kochani, to, co mówiłam we wstępie. Właśnie to jest, to są te pytania, żeby móc na te pytania, trzy, które zadałam, odpowiedzieć właśnie poprawnie, znaczy odpowiedzieć tak, trzeba pozwolić na to oczyszczenie, na oczyszczenie swojej duszy, żeby uwolnić wszystkie te rzeczy, te ciemne energie, które gdzieś przylegają ciągle do nas z powodu naszych lęków, czy gniewu, czy niewybaczenia, czy jakichś innych nieharmonijnych energii. I tu pięknie jest to powiedziane. Pobłogosław mnie miłością i pozwól poczuć boską miłość w mym sercu. Tego, kochani, nam wszystkim życzę, żeby właśnie tak było, żeby te energie się uwolniły. To wszystko, co nie pozwala nam być tą esencją miłości, być jak najbliżej tej esencji miłości, którą jesteśmy z natury wszyscy. Okej, okay, no dobra. Już tutaj położymy może tu. A teraz zobaczymy, co pokaże się w sali twoje światło. Nów księżyca w znaku lwa. 28 lipca 2022 roku. Nów księżyca w znaku lwa. 28 lipca 2022 roku. Nów księżyca w znaku lwa. 28 lipca 2022 roku. Co się tutaj pokaże? Nów księżyca. Zakon róży. Już nam chyba kiedyś ta karta wychodziła. Piękno i pobożność, kapłanka, mistyczka, nauczycielka. Już patrzymy znaczenie. Siostrzeństwo róży jest linią genealogiczną mistyczek, które poświęciły swoje życie na służenie ludzkości, sianie ziarna świadomości światła w różnych zakątkach ziemi. Jest to przekrój starożytnych i genealogicznych linii, droga do religijności i piękna. Kroczenie po tej ścieżce oznacza poświęcenie się dostrzeganiu i tworzeniu piękna, gdziekolwiek jesteś. Róża symbolizuje serce i świętą geometrię wszelkiego życia. Jesteś wzywany do dostrzeżenia otaczającego cię piękna, w szczególności w przyrodzie i do usłyszenia szeptów Matki Ziemi. Jesteś wzywany do spędzenia więcej czasu w naturze, jako że w niej właśnie kryją się wszelkie pradawne tajemnice. Matka Ziemia nieustannie szepce. Spędzaj czas na podziwianiu jej dzieł, a zostaniesz wynagrodzony intuicją i łaską. Jesteś wzywany do poświęcenia więcej czasu zarówno na zauważenie piękna, które cię otacza, jak i do wniesienia czegoś na swój własny sposób do piękna świata. Można to zrobić poprzez własną twórczość lub poprzez drobne rzeczy, takie jak odpowiedni dobór ubrania czy zakup kwiatów do domu. Za każdym razem, kiedy poświęcasz czas na tworzenie piękna, przyczynisz się do wprowadzenia większej harmonii na naszej planecie i zmiana wibracji staje się odczuwalna. Otocz się pięknem i twórz piękno, gdziekolwiek jesteś. I tutaj też, kochani, otwiera się energia właśnie związana z sercem, z postrzeganiem poprzez serce. Róża symbolizuje serce i świętą geometrię wszelkiego życia.
piękna energia otworzenia się na patrzenie z przestrzeni serca. Ja myślę, że tutaj ta karta jest tak najbardziej dotyczy chyba kobiet, takie mam wrażenie, bo jest tutaj mowa o tym siostrzeństwie, więc z drugiej strony też, jeśli chodzi o panów, to jest też zwrócenie uwagi, jak wiele piękna do życia wprowadzają kobiety i też czasami może spojrzenie trochę ich oczami lub posłuchanie się na przykład, tutaj może to nie jest najlepsze słowo, bo tutaj nie chodzi o posłuch, co po prostu dostrzeżenie energii takich delikatnych, które sprawiają, że nasze życie, że w naszym życiu te energie się podnoszą w związku chociażby właśnie z pięknem dookoła. I też właśnie ta natura, to jest niesamowita rzecz, to bycie blisko natury bardzo podnosi nasze wibracje. Więc fakt faktem, że mamy teraz wakacje, więc może wiele osób gdzieś blisko tej natury może być. Ale nawet jeśli nie macie teraz urlopów i tak dalej, to warto wybrać się gdzieś w naturę i poczuć właśnie tę Matkę Ziemię pod stopami, może właśnie zdjąć sandałki i pobyć trochę, pociągnąć tę energię z ziemi, no i otwierać się właśnie na ten rozkwit wewnętrzny, rozkwit swojej duszy. Zwłaszcza jeśli wcześniej zostaną uwolnione te różne ciemne myśli i uczucia, o których tutaj była mowa przy Archaniele Gabrielu. Więc to miejsce, jak ktoś mówi, natura nie lubi próżni. Trzeba wypełnić właśnie pięknem, wyższą wibracją. Piękna energia. Okej, no dobra. Zobaczmy teraz, co aniołowie mają do powiedzenia. Znów księżyca w znaku lwa. Znów księżyca w znaku lwa 28 lipca 2022 roku. Co tutaj nam dla nas mają aniołowie? Jakie wskazówki? Znów księżyca w znaku lwa. Odpoczynek, czyli znowu będąc blisko natury, ten nów skłania nas właśnie do tego, żebyśmy, można w pewnym sensie powiedzieć, trochę odprężyli się. Myślę, że to jest tutaj chyba takie dobre słowo, ale już przeczytam znaczenie tej karty. Relaks oznacza również aktywność. Nasze ciało i dusza proszą nas, abyśmy odpoczywali w otoczeniu natury w sposób aktywny. Znajdźmy czas dla siebie i swoich ukochanych. Zacznijmy odpoczywać naprawdę. Odpoczynek jest najważniejszą częścią pracy, nawet jeśli praca jest dla nas zabawą. Anioły również odpoczywają, choć czas ma dla nich zupełnie inne znaczenie. Nie pogrążajmy się całkowicie w swoich zajęciach. Każda chwila naszego życia jest ważna. Wyłączmy telewizor, poświęćmy więcej czasu swoim ukochanym, wtedy nasz odpoczynek będzie wypełniony energią radości. Rozwiązanie problemu, któremu poświęcamy tak wiele czasu, może przyjść właśnie w czasie odpoczynku. Afirmacja. Dzielimy swój czas w doskonały sposób. Praca i odpoczynek tworzą doskonałą całość. No kochani, pięknie, pięknie. To jest właśnie też to połączenie z Matką Ziemią. To jest odpuszczenie sobie, też bym powiedziała, takiego ciśnięcia, takiej presji. I w momencie, gdy my puszczamy, to energie same się tak jakby trochę kalibrują. I w tym momencie, jeżeli już wejdzie ta energia lwa, i doda wam odwagi, to będziecie w stanie już w tej nowej kalibracji zrobić wszystko, tak naprawdę, ruszyć do przodu. Czasami to jest po prostu potrzebne.
Więc to jest akurat czwartek, koniec tygodnia. Może niektórzy z Was będą na urlopach. Ja będę. Ja jestem od poniedziałku na urlopie. Mam pierwszy urlop od 3 lat, więc troszeczkę będę odpoczywać. Jeśli macie takie możliwości, zachęcam. Zachęcam do zrelaksowania się. I tutaj właśnie to co było w tej karcie, że żeby to był też taki aktywny odpoczynek. Tutaj nie chodzi o to, żeby przed telewizorem przeleżeć cały czas, prawda? Tylko właśnie poczuć energię, zrobić coś, na co dawno właśnie tego czasu nie było. Jeszcze tutaj wracając do tej karty Zakon Róży, to też było o tym pięknie, o artyzmie, więc może niektórzy z Was będą mieli potrzebę jakiegoś artystycznego przekazania tego, co czują. Więc może być odpoczynek połączony z chociażby z malowaniem czy tworzeniem muzyki, czegoś właśnie, co to piękno w sobie ma. Okej, no dobra. No to zobaczmy teraz, jak się zapowiada ten nów Talion Golden Art Nouveau Tarot. Nów Księżyca w znaku Lwa. Nów Księżyca w znaku Lwa, 28 lipca 2022 roku. Nów Księżyca w znaku Lwa. Nów Księżyca w znaku Lwa, 28 lipca 2022 roku. Co na ten nów? Królowa Mieczy, Trójka Denarów i Królowa Kielichów. Z przełożenia Czwórka Mieczy. No odpoczynek mamy w Czwórce Mieczy. A tu mamy współpracę. Współpraca rozumu i serca. Tak bym powiedziała. Bo Trójka Denarów, wiadomo, karta właśnie współpracy, działania, wspólnego budowania czegoś, z czego będą korzystać inni. Więc ten czas pokazuje się jako budowanie współpracy między energiami wizjonerskimi, między planowaniem właśnie, mądrością, inteligencją, a energią serca, intuicją, przyjmowaniem, otwieraniem się na emocje. To jest takie praca nad tym, żeby ta całość była wspaniała, idealna. To jest też to uwalnianie się właśnie od tego wszystkiego, co nie tworzy tej pełnej harmonii. I czwórka mieczy to jest energia odpoczynku, relaksu, też jak najbardziej. To jest też rekonwalescencja, to jest zdrowienie, odnowa. Więc idealnie tutaj to pasuje do karty odpoczynku, która wyszła z talii Życie z Aniołami. A oczyszczanie idealne jest tutaj z energią Archanioła Gabriela, która właśnie mówiła: uwolnij ciemne myśli i uczucia, poproś o oczyszczenie i poddaj się przemianie. I tutaj ta przemiana idzie równocześnie, tak jakby przestaje być tutaj, można powiedzieć, ten dualizm, przechodzi w jednolitość tutaj. Tak jak tutaj akurat powstaje świątynia, katedra. Jest mnich, który zamówił, prawda? Jest architekt, który zaprojektował wszystko i jest wykonawca, który to robi, więc to jest połączenie różnych aspektów, ale tworzy to wszystko właśnie te świątynie, z której będą korzystać wszyscy. Więc tutaj jest praca, ten nów. To są takie, można powiedzieć, podwaliny pod zupełnie nową jakość w naszym życiu. I dzięki temu, że przepraszam, uda nam się, ojej, ale mi głos siadł, przepraszam. Dzięki temu, kochani, że
jesteśmy w stanie spojrzeć na nasze życie z takiej wyższej perspektywy i połączyć różnego rodzaju energię, czyli właśnie energię tutaj reprezentowaną przez królową mieczy i energię reprezentowaną przez królową kielichów. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo pokazały się tutaj energie żeńskie. A tu w zakonie róży, prawda, też jest energia żeńska, siostrzana. Tak jak tutaj właśnie była mowa, energia siostrzana. Kapłanka, mistyczka, nauczycielka, piękno i pobożność. Tworzy się energia, która będzie dla nas wszystkich bardzo, bardzo pomocna. I mam takie wrażenie, że tu właśnie ta kobieca energia bardzo silnie będzie się w tym nowiu uaktywniać i można powiedzieć, że będzie czynić cuda, będzie bardzo intensywnie pracowała. Więc zwłaszcza do pań tutaj mówię, żeby otwierały się na oczyszczenie tego wszystkiego, co blokuje im pewność siebie, którą daje lew, prawda? Energia lwa, odwagę życiową, żeby wyszły z tych wszystkich ciemnych myśli, energii, które mówią im, że a, nie dasz rady, nie poradzisz sobie, że się nie nadajesz, albo że w ogóle to jesteś nikim, albo coś takiego. Z tych energii trzeba wyjść. Tutaj trzeba się tak jakby wydobyć i zacząć pracować, odbudować. Tu jest potrzebna ta odbudowa, ta przemiana. Stworzenie nowej wersji siebie, można powiedzieć. No, bardzo mocna energia. Chociaż wyglądają tak niewinnie. Okej. A zobaczmy, co wyjdzie na poszczególne znaki zodiaku. I będziemy zaczynać od lwa. Bo nów mamy w znaku lwa. Po przetasowaniu i przełożeniu pierwsza karta będzie to lew. Potem panna. Waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby, baran, byk, bliźnięta i rak. Nów księżyca w znaku lwa, nów księżyca w znaku lwa, 28 lipca 2022 roku. Nów księżyca w znaku lwa, 28 lipca 2022 roku. Lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby, baran. Byk, bliźnięta i rak. Ok. I teraz rada na poszczególne znaki i też będę zaczynała od lwa i będzie lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby, baran, byk, bliźnięta i rak. Nów księżyca w znaku lwa. Nów księżyca w znaku lwa, 28 lipca 2022 roku. Nów księżyca w znaku lwa, 28 lipca 2022 roku. Lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby, baran, byk, bliźnięta i rak. Okej, no dobra.
to zaczynamy od lwa. Drogie lwy. Lwy mają rycerza kielichów i eremitę jako radę. To jest ciekawostka dopiero. W rycerzu kielichów to są pragnienia naszego serca. To jest to, co chcemy robić. To też są nasze różnego rodzaju relacje, randki, prawda? To są, to jest to, za czym nasze serce podąża też, otwartość. Więc może tak być, że jeśli by tutaj dla lwów były sytuacje, na przykład zaproszenia na randkę, bo w rycerzu kielichów może być jak najbardziej zaproszenie na randkę i tak dalej, albo wyjawienie uczuć, to eremita będzie na przykład zapraszał bardziej do domu. Często karta eremity, jak mówi o relacjach, pokazuje mi tak zwaną samotność we dwoje, czyli ludzie skupieni są tylko i wyłącznie na sobie. I może być też samotna, taki na przykład, że nie, że idziecie gdzieś na przykład do jakiegoś lokalu i tak dalej, tylko właśnie gdzieś na spacer, gdzieś w naturę. Może to być jakaś taka wspólna wyprawa dla niektórych lwów. Ale też karta eremity może oznaczać, żeby jeśli pojawią się jakieś zaproszenia randki, to żeby sobie to przemyśleć też, bo eremita też, on patrzy na sprawy uczuciowe z takiej wyższej perspektywy. On już jest, on jest mędrcem, więc będzie szukać takiego większego znaczenia tego wszystkiego, zajrzy. Więc dla niektórych lwów też oprócz takich właśnie typowych spraw typu randka i tak dalej, to też może być zwrócenie uwagi, jak wyglądają twoje relacje. Takie przemyślenie spraw, bo eremita mówi, spójrz, poświeć tym światłem, jak wyglądają twoje relacje, jak wyglądają twoje pragnienia, jak sobie wyobrażasz sobie na przykład swoje życie uczuciowe na ten moment. Czego tak naprawdę pragniesz, czy coś nie trzeba przypadkiem zaktualizować. Tutaj trzeba spojrzeć na te sprawy z takiej wyższej perspektywy. Więc cokolwiek by się, kochani, nie działo, to eremita też mówi, bądź mądry w tym wszystkim, co robisz w relacjach, w zaproszeniu, właśnie w przyjmowaniu różnego rodzaju zaproszeń, ale też i w wysyłaniu tych zaproszeń dla innych. Też jest tutaj istotne. Tutaj trzeba się będzie wykazać taką mądrością. I myślę, że też wasze serca, drogie lwy, w tym czasie, w czasie pełni w waszym znaku, mogą właśnie zacząć naprawdę tak rozpoznawać, zwłaszcza te takie serduszka trochę poturbowane albo stęsknione miłości, mogą być właśnie te przebłyski tego, czego naprawdę pragnę. To, co mówiłam we wstępie do czytania, jeśli wskoczyliście na swój znak, to posłuchajcie sobie, to jest króciutki wstęp. Tam właśnie mówiłam te trzy pytania, które warto sobie zadać. To właśnie może być z tym związane. Czego właśnie pragniecie dla siebie? Co jest tą waszą prawdą? Pozdrawiam serdecznie, drogie lwy. Niech to będzie dla was wspaniały, być może bardzo miłosny nów. Panny. Panny mają dziesiątkę mieczy i kartę wieży jako radę. Nie bójcie się, drogie panny, to nie jest nic złego. 10 mieczy mówi, że prawdopodobnie będziecie robić jakieś ostatnie porządki, a wieża mówi o tym, żeby je zrobić już tak do końca, żeby je zrobić gruntownie. Że ten nów może być takim czasem, gdzie uda wam się oczyścić, wyczyścić do końca jakiś problem. Może to się wiązać też z tym, że uświadomicie sobie, że nagle dotrze do was, dojdzie do was tak jakby, że chcecie mieć zupełnie czystą kartę w jakiejś sprawie. Czy to w relacjach, czy to w sprawach zawodowych, czy ogólnie jakieś wasze emocjonalne też mogą być rzeczy.
coś tutaj dojdzie do tak zwanego kresu. W dziesiątce mieczy to jest już taki moment, w którym człowiek wie, że dłużej tego nie może po prostu utrzymywać. To jest tak, jak wiecie, no pamiętacie z dzieciństwa takie momenty, jak te pierwsze ząbki na takiej jednej nitce się ząbek trzyma, prawda? Na takiej jednej nitce. No i trzeba to po prostu no, usunąć w końcu. Więc tutaj też może być coś takiego. I tutaj Tarot zachęca, żeby dokonać takiego radykalnego no, posunięcia, tak bym to powiedziała. Po to, żeby właśnie mieć, poczuć tą prawdziwą ulgę. Tutaj coś potrzeba, jest jakaś sprawa, która tej ulgi będzie potrzebować. Dzięki której właśnie zakończeniu wy będziecie tej ulgi potrzebować. I to jest też to, co anioły mówią, że potrzebny jest też ten właśnie wam ten odpoczynek. Coś być może niesiecie, coś dźwigacie takiego ciężkiego. A tutaj też, żeby uwolnić ciemne myśli i uczucia, poproś o oczyszczenie i poddaj się przemianie. Tutaj ta przemiana u was może być taka radykalna. Taka właśnie, że już o, już to, tamto, nie chcę się z tym w ogóle już dłużej bujać, że tak to nazwę, prawda? No, może być taki moment, w którym będziecie po prostu wiedzieć, że ani chwili dłużej już tego nie chcę, na przykład. To jest bardzo dobra energia. To jest, ja myślę, że jeżeli skorzystacie z tego, z tej szansy i nie ugniecie się, nie pójdziecie w jakieś iluzje i tak dalej i zrobicie ten porządek, bo karta wieży to jest taki totalny porządek, uporządkowanie czegoś takiego, no naprawdę bardzo konkretnie. Jeżeli to zrobicie, to już za chwilę będziecie mogły sobie bardzo, bardzo podziękować. To może być czy w relacjach, to może być też w zdrowiu, jeśli chodzi o zdrowie. To może być też zrobienie generalnego porządku w domu, prawda? Wysprzątanie, wywalenie starych rzeczy, które tych przydasiów takich, które gdzieś tam po kątach leżą. A wnów się sprząta super. Szybciej się wszystko myje i tak dalej, więc też to może być to. Pozdrawiam serdecznie, drogie panny, niech to będzie dla was wspaniały i produktywny nów. Wagi. Drogie wagi, macie asa denarów i pazia mieczy. As denarów, karta nowego początku, więc wy tutaj zasiewacie to ziarenko nowego, tego nowego początku, nowej energii. I kochani, warto, żebyście, drogie wagi, robiły nawet jakieś rytuały związane z tym, co chcecie w swoim życiu zobaczyć w przyszłości, bo też tutaj jak najbardziej wasie denarów to się pokazuje. Ale wszystkie nowe początki, nowe możliwości, które w tym czasie nowi, około nowi się pokażą, warto z nich skorzystać. Radą tutaj jest paś mieczy, a paś mieczy mówi, zainteresuj się, po prostu bądź uważny, skup się, może coś trzeba będzie się dowiedzieć, douczyć, zasięgnąć jakichś informacji i tak dalej. Zwłaszcza jeśli będziesz na początku jakiejś drogi. Tutaj dla wag jakaś nowa możliwość, może nawet jakaś nagroda, bo właśnie denarów też często pojawiają się takie właśnie nagrody od losu za dobrze wykonaną pracę i tak dalej. I tutaj trzeba podejść do tego właśnie z taką lekkością i świeżością, jaką ma paś mieczy. On jest po prostu ciekawy. On przyjdzie, żeby się przyjrzeć, żeby zobaczyć, co tutaj z tym zrobić, jak zadziałać, co z tym nowym początkiem zrobić. Myślę, że otworzą się przed wami, drogie wagi, nowe perspektywy i ten paś tutaj doradza, żeby tego nie zignorować. Żeby nie przyjąć tego, jak to się mówi, tylko na klatę i zostawić jak jest. Nie, tutaj trzeba się temu przyjrzeć, co ja z tym mogę zrobić, co z tą nową energią, która przyjdzie, jak ją mogę wykorzystać dla swojego najwyższego dobra. Bo z tego coś będzie. Tutaj na razie to będzie coś małego, nie? Ale później może będzie miało szansę to rozkwitnąć. Zobaczcie to oczyma duszy, zobaczcie potencjał, który do was przyjdzie. Pozdrawiam serdecznie, drogie wagi, niech to będzie dla was wspaniały i bardzo owocny nów.
Skorpiony. Skorpiony, proszę bardzo, koło fortuny i 9 kielichów jako rada. No to u was tutaj jest zmiana. Może to być zmiana na zasadzie, że pojawią się jakieś nowe okazje, nowe możliwości dla was. Jakiś fart taki życiowy może się tutaj też pokazać, ale też może to być zmiana w was. To może być nagły taki shift, po którym jesteście w stanie zobaczyć, że do tej pory na przykład nie wykorzystywałem swoich prawdziwych możliwości, prawda? Radą jest tutaj 9 kielichów, a 9 kielichów to jest to karta spełniająca życzenia, prawda? Ale też karta takiego już bardzo wysoko energetycznego patrzenia przez uczucia, przez emocje. Tutaj to już jest taka energia patrzenia bardzo wysoko przez energię czakry serca i z przestrzeni serca, jak ja to mówię, prawda? Więc tutaj to jest takie oczyszczenie i spojrzenie na życie, co mogę zrobić, żeby być bardziej szczęśliwy. Bo czasami jest tak, że sami sobie blokujemy pewien ruch koła przez to, że na przykład tkwimy w jakichś starych blokadach, a tutaj będziecie mieć szansę zobaczyć jakąś nową perspektywę. Jeśli tylko za tym pójdziecie, jeśli tylko dacie sobie tę szansę, to naprawdę może tutaj być taki dla was bardzo, ten nów może otwierać bardzo korzystny czas. Czas właśnie takiego spełnienia. No. Piękne energie dla was. Otwierajcie się na te właśnie pozytywne zmiany w waszym życiu. Oczywiście też koło fortuny czasami mówi o podróżach i tak dalej, więc też ruszajcie się, niech ten nów będzie dynamiczny. Może właśnie jakaś wycieczka, może jakieś, jak ja to mówię, zabrać psa i pójść na długi, długi spacer. No. Wszystkiego dobrego, drogie skorpiony, niech to będzie dla was bardzo szczęśliwy i dający dużo przyjemności nów. Strzelce. A u strzelców energia pazia mieczy i rada 9 denarów. Paź mieczy, może będziecie, drogie strzelce, czymś pochłonięte, jakąś nową wiedzą, coś was zainteresuje. Mogą dotrzeć do was jakieś ciekawe informacje, które no, podkręcą atmosferę, ale też zawsze w paziu mieczy, jak się dzień pokazuje mi w paziu mieczy, to zazwyczaj jest to taki czas, w którym naprawdę jakaś albo dziedzina, albo jakaś sprawa jest na tyle interesująca, że po prostu chcemy jej poświęcać czas. I to może być nowy początek, na przykład nowy początek, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, czy wasze zainteresowania, hobby i tak dalej, bo 8 denarów mówi, jeżeli znajdziesz coś ciekawego, to wejdź w to i zgłębiaj wiedzę, szkul się, doświadczaj tego. Bo 8 denarów to jest praca nad czymś, prawda? Więc może tak być, że na przykład ktoś tego dnia stwierdzi, że zacznę się uczyć gry na gitarze, na przykład, prawda? Więc to może być coś takiego. Ale to mogą być zupełnie, to mogą być bardzo różne rzeczy. Coś, co was zainteresuje, coś, co was zaciekawi, coś takiego się pojawi i jeżeli to będzie jakaś taka rzecz, która naprawdę was zainteresuje, to ja bym powiedziała tak, przysiądźcie nad tym, bo to w przyszłości może przynieść wam owoce, a nawet może stać się waszym takim środkiem utrzymania, prawda? Często tak jest, że zresztą często tak się mówi, że osoba, która robi to, co lubi, ona nie pracuje, ona po prostu żyje, funkcjonuje, prawda? I cieszy się tym, co robi, nie odbiera tego jako pracę. Więc tutaj też u was coś takiego może być. Pozdrawiam serdecznie, drogie strzelce, niech to będzie dla was wspaniały nów. Koziorożce. Koziorożce mają główną energię eremitę i radę 6 mieczy.
Możecie mieć, drogie koziorożce, w czasie nowiu taką troszeczkę potrzebę odosobnienia, pobycia samemu, przemyślenia różnych spraw. Może nie jeden koziorożec będzie chciał sobie siąść z kartką i z ołówkiem i rozpisać za i przeciw, przemyśleć różne rzeczy i też spojrzeć na swoje życie, swoje sprawy z takiej wyższej perspektywy. Radą jest szóstka mieczy. I szóstka mieczy tutaj radzi, żeby znaleźć wyjście z jakichś sytuacji, które blokują twój rozwój, które nie pozwalają ci pójść do przodu. Znaleźć łatwe wyjście, nawet i szybkie wyjście. Czasami tak jest, że niektórzy myślą, że trudno się jest uwolnić z relacji na przykład jakichś, albo z sytuacji jakichś zawodowych, ale tak naprawdę dobrze wiedzą, że czasami są bardzo proste wyjścia. Więc no tylko, że czasami trzeba też coś poświęcić przez to. Szóstka mieczy jest energią, która mówi o tym, prześliźnij się, puść, wyjść, wyjdź, rusz się, prawda? Też czasami jest to energia związana z przeprowadzkami, z wyjazdami, a w ogóle z takim właśnie ruszeniem się. Z takim przeskoczeniem przez jakiś problem. I ja myślę, że wy znajdziecie taki sposób. I to, co tutaj była mowa w karcie anielskiej, że czasami jak właśnie ruszymy i po prostu puścimy energię, to wtedy właśnie w czasie takiego odpoczynku, takiego relaksu, takiego wyluzowania, zresetowania się, sama odpowiedź przychodzi. Nagle wpadamy na ten pomysł, jak puścimy to wszystko. Więc u was też tak właśnie może być. Możecie znaleźć odpowiedź, która na jakieś takie pytanie, które od dawna wam chodzi po głowie, która, tak jak to się mówi, wybawi was z jakiegoś problemu. Pozdrawiam serdecznie, drogie koziorożce. Niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały nów. Wodniki. O proszę, wodniki jako główną energię mają 8 denarów, a energią rady jest karta księżyca. 8 denarów, karta pracy, więc może to być dzień, w którym będziecie mieć po prostu sporo pracy i trzeba będzie wszystko pogodzić, a karta księżyca jako rada mówi o tym, żeby wszystkie sytuacje, które będą się działy w nowiu, około nowiu, żebyście, no, ja bym powiedziała tak, rozświetlali, nie pozwalali, by były jakieś sprawy niedomówione, jakieś takie zawiłe i tak dalej, czy to zawodowo, czy w waszej codziennej rutynie. Księżyc jako rada mówi też, żeby działać na intuicję, żeby słuchać, jak wam się kontrolka będzie zapalała, żeby czegoś nie robić, to nie idźcie, nie jedźcie, nie dzwońcie, nie działajcie. Jeżeli będzie wam mówić co innego właśnie, działaj, no to wiadomo, to trzeba będzie wtedy działać. Księżyc, on z tą intuicją będzie dla was pomocny. Może właśnie dzięki temu pomoże wam właśnie uwolnić te jakieś ciemne myśli, uczucia, o których mówiła tutaj karta Archanioła Gabriela. Tutaj jest jakaś taka praca nad sobą u was. Księżyc jako rada też mówi, żeby uważać na wszystkie sytuacje, które są niejasne, na osoby, które są jakieś takie niewyraźne, można powiedzieć. Na pewno to nie jest czas na to, żeby tego typu osobom zaufać. Więc pilnujcie siebie, swoich spraw, zajmijcie się sobą, działajcie według jakiegoś harmonogramu, jakiegoś wytyczonego kursu, a wtedy i słuchajcie swojej intuicji. A wtedy wszystko będzie się dobrze układało. Pozdrawiam serdecznie, drogie wodniki. Niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały nów. Rybki.
Drogie ryby mają 9 mieczy jako główną kartę i 2 mieczy jako radę. Ja myślę, że wodniki będą miały, bo, przepraszam, ryby będą miały jakiś twardy orzech do zgryzienia, podjęcie być może jakiejś decyzji. Może to być taki moment, w którym na pierwszy rzut oka może Wam się wydawać, że jest to po prostu niemożliwe. Radą 2 mieczy jest, co ciekawe, tutaj zobaczcie, tutaj są 2 drogi prowadzące do jednego wyjścia, czyli zadziałanie jakąś taką drogą środka, dokonanie jakiegoś wyboru, paradoksalnie trzeciej drogi. Takie odnoszę tutaj wrażenie. I ważną rzeczą jest, żebyście nie zmarnowały tego nowiu na takie przyblokowanie się na własne życzenie. Takie tutaj odnoszę wrażenie. Tu ważne jest, żeby uwolnić te wszystkie rzeczy, które nie pozwalają Wam zrobić jakiegoś kroku do przodu. Bo tak tutaj możecie się troszeczkę drogie ryby czuć w czasie tego nowiu, jakby na przykład nie było ruchu, jakby cokolwiek byście nie zrobiły w jakiejś tam konkretnej sprawie, to albo możecie myśleć, że to nic nie da, albo że na przykład może to być źle widziane, albo coś takiego. A tu myślę, że najlepiej właśnie będzie stanąć tak jakby tutaj w środku, w centrum tego wszystkiego, znaleźć taką drogę środka. Mówi się czasami w 2 mieczy, że najlepiej jest stanąć tak jakby w środku, w oku cyklonu, gdzie dookoła się kręcą różne rzeczy, tak jak w trąbie powietrznej, prawda? A w środku jest całkowita cisza, tam się nic nie dzieje. Więc tutaj też tak może u Was być, że zamiast się zamartwiać, to po prostu być w ciszy, w kontemplacji, w spokoju. Przyjąć, że to też minie. Tutaj właśnie jest to połączenie, tak jak tutaj było, wróćcie sobie do czytania głównego, połączenie umysłu i serca, intuicji, czyli i wytworzenie, wtedy będzie samo się pracowało, a 4 mieczy, która jest tutaj z przełożenia, też mówi, żeby odpocząć, żeby sobie niczego nie narzucać. Tutaj też mamy odpoczynek z karty anielskiej. Więc nie wrzucajcie sobie na głowy jakiegoś negatywnego myślenia, zamartwiania się lub po prostu zbytniego analizowania, bo to też nie musi być zamartwianie się, to po prostu czasami jest tak, że jak jest jakiś problem albo trzeba podjąć jakąś decyzję, to człowiek po prostu myśli w kółko, myśli i już po prostu może być zmęczony tym. Więc tu trzeba odpuścić, trzeba stanąć w tym oku cyklonu właśnie i odpocząć. Tam jest idealne miejsce na to. A tak jak była mowa właśnie tu, wróćcie sobie do czytania anielskiego, w tej karcie była mowa, że w momencie, gdy właśnie odpuszczamy i odpoczywamy, rozwiązanie przychodzi samo. I tak u Was też będzie. Pozdrawiam serdecznie, drogie rybki. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały nów. Baranki. Baranki, macie podwójną piątkę. 5 denarów jako główna energia i rada 5 denarów. Okej, no dobra, kochani. 5 denarów jako energia na nów mówi o tym, żeby zwrócić uwagę wszędzie tam, gdzie uważacie, że macie jakieś braki, że macie jakieś straty, że czegoś Wam właśnie brakuje, albo że jesteście niewystarczająco dobrzy. To jest taka energia 5 denarów, gdzie człowiek zamiast właśnie działać w tym kierunku, odpuszcza sobie i wtedy przestaje widzieć rozwiązania. Tak jak tutaj na tej karcie jest dziewczyna, która jest tutaj zamknięta gdzieś w jakiejś piwnicy, powiedzmy, i skupia się tylko na tym, że jest źle, że jest brak, że coś tam, a nie widzi, że jest klucz tutaj i że może otworzyć drzwi i wyjść z tego miejsca. Więc to jest
energia, która wam w czasie nowiu może pokazać nowe możliwości wyjścia z sytuacji, czyli nowe sposoby rozwiązywania problemów życiowych, wyjścia ze starych sposobów, które dostrzeżecie już jako no, nic nie warte. I tak to tutaj, kochani, widzę, bo piątka denarów z jednej strony będzie radziła też, żeby no, można powiedzieć, działać skromniej, delikatniej, ale bardzo dokładnie, tak żeby starczyło, prawda? Więc to jest też taka jedna rzecz. Ale druga rada, która bardzo często mi się pokazuje przy piątce denarów, jak pojawia się piątka denarów jako rada, to żeby zobaczyć, że brak jest tylko ograniczeniem tworzonym przez nasze myśli, przez nasze przekonania. I jeżeli nie zrobimy porządku ze sposobem funkcjonowania, myślenia, z naszymi przekonaniami, ze wszystkimi tymi ciemnymi energiami, które w sobie mamy, to życie nam będzie po prostu manifestowało brak w różnych dziedzinach naszego życia. A tu Archanioł Gabriel właśnie na ten nów mówi: uwolnij ciemne myśli i uczucia, poproś o oczyszczenie i poddaj się przemianie. Ja myślę, że właśnie osoby spod znaku barana będą miały bardzo dużą szansę na to, żeby raz na zawsze pozbyć się takiego poczucia, że coś nie mogę, nie mam lub się nie nadaje. Jeśli tylko dobrze to rozegracie. Myślę, że tutaj może być bardzo, bardzo duża szansa na to. Otwierajcie się na nowe i nie poddawajcie się nigdy. To jest tutaj najważniejsza rzecz. Tu trzeba znaleźć nowe wzorce, nowe możliwości, które tak jakby wskrzeszą wasze działania. W danej sprawie, w tym, co teraz się dzieje. Bo te metody, które były do tej pory, one już nie działają. Trzeba zacząć po nowemu. Pozdrawiam was serdecznie i życzę udanego nowiu. Byki. Drogie byki, 8 kielichów i 4 mieczy jako rada. 8 kielichów. Niektóre byki będą miały szansę zrobić jakiś duży krok w podążaniu za swoimi marzeniami. Może niektóre byki zakończą jakieś sytuacje. No, 8 kielichów to karta trzaśnięcia drzwiami w rozkładzie, więc niektóre byki po prostu może zakończą jakieś sytuacje, relacje, sprawy zawodowe lub jakiś dłuższy okres bycia w czymś, co no, jeszcze można by tam było działać, prawda? Ale coś was tutaj pociąga, coś tutaj już marzycie o czymś innym. I powiem, kochani, tak, zakończycie jedno i będziecie iść w stronę drugiego, ale radą jest 4 mieczy, a 4 mieczy radzi: odpocznij najpierw, zregeneruj się. Może właśnie zrób sobie takie spa, tutaj tak jak ona w tych płatkach róży bierze kąpiel. Spraw, by twoja energia się odnowiła. To też jest to, co wyszło tutaj w karcie anielskiej. Ten odpoczynek, o którym była mowa. To pozwoli ci złapać energię na tę drogę, którą sobie wytyczasz. Też 4 mieczy pokazała się w czytaniu głównym, więc ten odpoczynek, ta regeneracja tutaj jest potrzebna, więc zróbcie sobie jakieś nawet i domowe spa właśnie, odpoczynki, jakieś relacje, a może właśnie gdzieś się wybierzcie, żeby właśnie się zregenerować, żeby odpocząć, może do jakiegoś właśnie innego spa, takiego niedomowego, ale albo też w naturę, po prostu gdzieś poodpoczywać, może macie jakąś działeczkę, czy jakiś domeczek gdzieś, gdzie można właśnie odpocząć.
Też oczywiście ósemka kielichów może oznaczać właśnie taką potrzebę wyrwania się od codzienności gdzieś właśnie, żeby odpocząć, żeby się zregenerować. Może to być, no nów jest czwartek, prawda, więc może akurat będzie to taki dłuższy weekend, może sobie zrobicie, żeby troszeczkę odpocząć. Tego Wam życzę, żebyście, drogie byczki, sobie po prostu odpoczęły, zregenerowały się, z pełnią sił wróciły po weekendzie już do swoich spraw. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wspaniałego nowi. Bliźnięta. Bliźnięta mają siódemkę denarów i jako kartę radę są dostateczne. 7 denarów, karta cierpliwości. No, tu będzie trzeba się zająć. Po prostu będzie taki, można powiedzieć, czas nowiu, około nowiu. Będzie to czas tak jakby codziennych zajęć, prawda? Ale też to będzie czas zatroszczenia się o to, co robicie, robienia tego z takim namaszczeniem, bym powiedziała. No, to mogą być oczywiście wszystkie sprawy zawodowe lub codzienne, domowe. Ale też radą tutaj jest karta sądu ostatecznego. To jest karta, która mówi: przebudź się. Tu przebudź się na poziomie serca, prawda? Tutaj z tego serca jest ten promień. I obudź się, bo być może czemuś poświęcasz albo zbyt wiele czasu, albo w nie taki sposób, jak trzeba. Może coś trzeba usprawnić. Lub jakąś logistycznie bardziej to ogarnąć. No, zwróćcie uwagę na to, bo tutaj jest ewidentnie jakaś pobudka z jakiejś takiej codzienności, z jakiejś takiej rutyny. Takie odnoszę tutaj wrażenie. Może ogólnie ten czas tego nowiu dla Was, drogie bliźnięta, być takim momentem, w którym będziecie po prostu potrzebować też takiej odnowy, bo też karta sądu ostatecznego to jest kartą takiego zmartwychwstania, prawda? Takiego odnowienia, więc oczyszczenia też. Mowa tutaj w Archaniele Gabrielu też była właśnie, że poproś o oczyszczenie i poddaj się przemianie. Tu być może zwróćcie uwagę, bo być może już długo jesteście w jakiejś rutynie, w czymś, co gdzieś już zaczyna być trochę być może nużące. Więc tu potrzeba jakiegoś takiego właśnie przebudzenia u Was i zobaczenia, czego tak naprawdę pragnę. Może tutaj trzeba wprowadzić jakieś zmiany. Otwierajcie się, ten nów może być dla Was bardzo, bardzo korzystny. Pozdrawiam serdecznie, drogie bliźnięta. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały nów. Raczki. Raczki mają dwójkę mieczy jako główną energię nowiu i szóstkę kielichów jako radę. Dwójka mieczy, jak to zazwyczaj właśnie mówi, o podejmowaniu decyzji, o dokonywaniu wyborów, ale też jest to czas, w którym ogólnie możecie mieć taki dzień, bo jak to mi wychodzi, na przykład dwójka mieczy na dzień, to jest coś takiego, że z jednej strony chciałabym na przykład pracować i tak dalej, a z drugiej strony tutaj jakaś książka czeka i już bym chciała czytać, prawda? To jest coś takiego, że nas coś ciągnie na różne strony i czasami nie możemy podjąć decyzji, robimy trochę tego, trochę tamtego. To może być taki trochę chaotyczny czas. Radą jest szóstka kielichów, czyli powrót troszeczkę do tego, co kiedyś dla nas było ważne. Może do tutaj, jak wiadomo, szóstka kielichów to jest to wewnętrzne dziecko, więc może to być taki, żeby uspokoić te krążące dookoła nas właśnie jakieś potrzeby i tak dalej, zrobić coś dla tego wewnętrznego dziecka. Może upiec jakieś dobre ciasto, może włączyć sobie jakąś muzykę, z którą bardzo lubicie, lub nawet coś, co Wam się kojarzy z dzieciństwem, z młodością, albo spotkać się z kimś, kogo dawno się nie widziało i razem się na przykład pobawić, albo wybrać na jakąś wycieczkę, na jakiś odpoczynek. Tutaj chodzi o to, żeby mieć, dać sobie trochę radości, takiej radości życia, trochę przyjemności. Szóstka kielichów też jest kartą po prostu bycia właśnie
cieszenia się bycia jak dzieci. No też na ten tydzień w czytaniu tygodniowym wyszło właśnie bądźmy jak dzieci, więc tutaj ta karta też jak najbardziej to wskazuje. Ważną rzeczą jest, żeby wyjść z jakiegoś dualizmu, wyjść z jakiegoś takiego poczucia, takiego bycia w rozkroku troszeczkę w jakiejś sprawie. Tutaj trzeba znaleźć środkową drogę, a tą środkową drogą może być właśnie zostawienie tych wszystkich problemów i taki właśnie odpoczynek podczas zabawy, robienia takich rzeczy przyjemnych, czegoś, co naprawdę Wam poprawi nastrój. A wtedy, tak jak tu mowa w karcie odpoczynek, właśnie jest, tutaj jest mowa o tym, że w momencie, gdy odpoczywamy, wylozowujemy się właśnie, relaksujemy, to odpowiedź na pytanie, czy na jakiś problem pojawi się sama. Właśnie też tak u Was może być. Pozdrawiam serdecznie, drogie raczki. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały nów. Kochani, dziękuję bardzo za to, że jesteście. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tego czytania. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam jeszcze raz wszystkim wspaniałego nowiu i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się ciepło. Pa!